Gratulacje, panie trenerze. Wczoraj była teoria, dzisiaj praktyka. Okazało się i podejrzewam, że to jest jedno z najprzyjemniejszych uczuć dla trenera, gdy praktyka pokrywa się z teorią. Myślę, tak, wspaniały wieczór dla nas, dla drużyny, dla klubu, dla kibiców i myślę dla wszystkich sympatyków piłki w Polsce, bo nie zawsze wygrywa polska drużyna z drużyną z Premier League, która liczyła się do końca w walce o Ligę Mistrzów. Zagraliśmy fajny mecz, stworzyliśmy sobie kilka okazji do tego, żeby podwyższyć rezultat. Oczywiście przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale wielkie słowa uznania dla drużyny. W szatni powiedziałem, że za dużo nie mam do powiedzenia, wynik mówi wszystko za siebie. Jak przechytrzyć lisy? To było pytanie przedmeczowe. Czesław Michniewicz już wie, jak to zrobić. Mówił pan, że będą różne fazy tego meczu, że musicie grać na różne sposoby. To się potwierdziło. Pierwsza połowa bardzo dobra, w drugiej to chyba tak, że zakładaliście, że no, będą trudne momenty. Tak, zakładaliśmy, że będą trudne, ale to nie jest tak, że świadomie cofnęliśmy się, po prostu przeciwnik zaczął szybciej grać, dokładniej i zmusił nas do tego, żeby grać głębiej, ale wczoraj oglądałem skróty Ligi Mistrzów i wypowiedź Wojtka Szczęsnego i mówi, że kibice fantastycznie wspierali Juventus, kiedy bronił się dosyć głęboko, bo Włosi potrafią to docenić i dzisiaj podobnie było tu przy Łazienkowskiej, kibice docenili to, ile sił, ile wkładu, energii włożyliśmy w to spotkanie broniąc, często rozpaczliwie, często bardzo, bardzo dużym poświęceniem i troszeczkę ze szczęść, to też trzeba przyznać, którego nam brakuje w lidze i dzięki temu wygraliśmy to spotkanie. Myślę, że bardzo miły, sympatyczny wieczór i chciałbym, żeby te chwile zdarzały się częściej. Piłkarze mieli bawić się tym meczem, mieli pokazać swój pełen potencjał i chyba w wielu przypadkach tak było, mam na myśli chociażby Czarka Misztę. Tak, tak jak mówiłem po meczu z Rakowem, ten mecz wybitnie nie układał się po naszemu, wszystko co nie zrobiliśmy obracało się przeciwko nam, każdy faul, gdzieś tam błędy w kryciu powodowały, że straciliśmy bramki. Tu było zupełnie inaczej, tutaj jak gdyby wzięliśmy los we własne ręce, nie dawaliśmy przeciwnikowi łatwiej szans i to był dla nas duży plus, a pomimo tego nawet, że jak straciliśmy piłkę rozgrywając od tyłu, to chcieliśmy dalej tą piłkę rozgrywać, bo wiedzieliśmy, że nie da się wygrać z Leicester grając tylko długim podaniem, że nie starczy nam sił, biegając za piłką, stąd też często mieli ryzykowne zagrania, ale w przerwie jeszcze podkreślałem, że trzeba grać, trzeba ryzykować, bo innej drogi do sukcesu nie ma w tym meczu. Wspomniał pan wczoraj, tak z przymrużeniem oka oczywiście, że czeka nas staż u Brendana Rodgersa, ten meczowy staż. Okazuje się, że to dzisiaj Brendan Rodgers w notesie kilka notatek będzie musiał sporządzić. Brendan Rodgers jest bardzo sympatyczny trener, zaprosił teraz właśnie na spotkanie po meczu, na pewno pójdę teraz po konferencji, jeszcze przygotowaliśmy dla niego taki upominek, bardzo miły, na pewno się ucieszy, ale po meczu też serdecznie pogratulował, że mówi, zagraliśmy fantastyczny mecz i mówi, nie spodziewał się, że potrafimy tak dobrze grać w piłkę. Sytuacja w tabeli, gdy pan na nią patrzy, to odświeża ekran, żeby upewnić się, czy to faktycznie jest prawda? Czy my to my? Na pewno chwilę trwa, ale mówię, ten wynik Napoli ze Spartakiem skomplikował wszystkim sytuację w tej grupie, bo zakładaliśmy, że tam raczej Neapol wygra, który jest rozpędzony w lidze i Spartak będzie bez punktów. Okazało się, że nie. No dzisiaj mamy 6 punktów, także my musimy patrzeć do przodu, inni patrzą za naszymi plecami. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale to my jesteśmy po dwóch kolejkach liderem. Cezary Miszta przed naszą kamerą. Cezary Miszta przy okazji naprzeciwko tej trybuny, na której kibice najgłośniej kibicują. Przed chwilą skandowane twoje nazwisko. Od dachu po murawę. Mam wrażenie, że zaszkliły ci się oczy nawet przez chwilę, Czarku. O, i są przy okazji jeszcze gratulacje od najmłodszych kibiców. Mam wrażenie, Czarku, że gdy twoje nazwisko tu było skandowane, to przez moment zaszkliły ci się oczy. Oczy mi się zaszkliły od razu po meczu, jak sędzia gwiznął. Przybiegł do mnie chyba trener Pereira, Kacper Tobiasz i wtedy puściły nerwy, puściły emocje i oczy się zaszkliły, a to, że kibice skandowali moje nazwisko, to jest naprawdę dla mnie wielka sprawa. Ja jestem legionistą od dziecka, marzyłem, żeby grać w tym klubie, żeby grać w takich meczach, także to jest spełnienie marzeń i naprawdę to, że dzisiaj wygraliśmy, dedykuję wszystkim kibicom Legii Warszawa. To był dobry mecz, to był piękny wieczór, ale to także nie był łatwy mecz, szczególnie na początku, gdy w twoim polu karnym było momentami przez chwilę nerwowo. Tak, no ale wiadomo, jakim zespołem jest Leicester. Grając z takim przeciwnikiem nie można, czy można się spodziewać, że będą mieli właśnie sytuację. Na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką i wygrywamy 1-0. No jeżeli mowa o obronnych rękach, to potem ty wszedłeś do akcji, szczególnie w drugiej połowie, gdy czy to Westergaard, gdy Patsondaka głową trafiali, ty byłeś dzisiaj jak ściana. Jakbyś mógł nam troszeczkę więcej o tych interwencjach opowiedzieć? Zrobiłem to, co musiałem, to, co ode mnie wymaga zespół. Fajnie, że udało się pomóc, naprawdę mnie to cieszy. I też cieszę się, że trener mi zaufał po nieudanych meczach wcześniejszych. Zaufał mi i chyba dzisiaj się odpłaciłem.
Trener mówił, że nie macie kombinować, tylko macie po prostu dać z siebie to, co macie najlepszego, zagrać na 100%. To prawda, powiedział, że bez zbędnego ryzyka, grając prostą piłkę, wierząc w siebie, wierząc w swoje umiejętności. I wczorajszy przykład tego Szerifa Tiraspol z Realem Madryt, że wygrali. To samo nam dzisiaj trener powtórzył, że pieniądze, sława i tak dalej nie grają, że jesteśmy takimi samymi zawodnikami jak oni. Wychodzimy na boisko i robimy swoje i na pewno będziemy mogli powalczyć i zwyciężyć. Jesteście szeryfami Ligi Europy. Legią Warszawa Ligi Europy. Congratulations, Mahir. I gratulacje, suppose Mahir. This is one of those evenings that you were dreaming of. Podejrzewam, że marzyłeś o takim wieczorze w dzieciństwie, zaczynając grać w piłkę. Czy możesz powtórzyć? This is one of the evenings that you were dreaming of when you were a kid. O takim wieczorze myślałeś w dzieciństwie, exactly. Tak, dokładnie. As I told before the game, tak jak mówiłem przed meczem, every player need to enjoy this. Każdy piłkarz powinien cieszyć się takim spotkaniem. Like our fans today, tak jak dzisiaj nasi kibice. The same, the players, you know, we need to enjoy these games. We need to. Trzeba się nimi cieszyć. You know, it's only 190 minute games like this. To tylko 90 minut. I am happy that we win today. Cieszę się, że wygraliśmy. Team play well, you know. Zespół zagrał dobrze. I walczyliśmy do końca. Mamy 3 punkty. Gratulujemy wszystkim. Ale ty strzeliłeś tego gola. Opowiedz o nim. I just see the goal and I shoot. Po prostu zobaczyłem bramkę i oddałem strzał. Każdy napastnik powinien tak robić. Uwierz mi, nieważne, kto dzisiaj strzelił gola. Oczywiście, jestem, jako napastnik jestem szczęśliwy, że to ja go strzeliłem, ale najważniejsze, że mamy 3 punkty. Not only me, but everybody will be happy. Nie tylko ja, ale wszyscy będziemy dzisiaj się cieszyć. Indeed, enjoying the game. Oczywiście, ty cieszyłeś się tym golem, tym meczem. W pierwszej połowie zagraliście jak zespół, który nie bał się Leicester. Który nie pokazał, że jest słabszy. Nie tylko ja, nikt nie bał się Leicester. Oczywiście, szanujemy ich, to wielki zespół. Ale dzisiaj w piłce wszystko jest możliwe. As I told you know, everybody think only about one thing. Każdy myślał tylko o jednym. Walczymy o to, walczyliśmy o to 4 lat. W końcu jesteśmy tutaj. Po prostu musimy się tym cieszyć. A kiedy cieszysz się piłką, wszystko idzie dobrze. Tyle dzisiaj mogę powiedzieć. 6 punktów po 2 meczach. Niewielu by uwierzyło w to przed rozpoczęciem fazy grupowej. A teraz uwierzą. Teraz uwierzą, że w piłce wszystko jest możliwe. Opowiedz, Kasper, o swoim rozczarowaniu po tej porażce. Any game we lose, we're disappointed. Jesteśmy rozczarowani po każdej porażce. We didn't start like we wanted to start. Nie zaczęliśmy tego meczu tak jak chcieliśmy. Skończyliśmy go dobrze. Well, 8 out of 10 games, we get a draw. Pewnie gdyby było 10 takich meczów, to większość byśmy zremisowali. Patrząc na to, ile mieliśmy okazję, ale dzisiaj zabrakło nam wykończenia. Legia broniła bardzo dobrze. Wygrali, brawo dla nich. Zwłaszcza w pierwszej połowie chyba nie spodziewaliście się, żeby Legia zagrała tak, jak zaczęła. Nie, zagrali dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. My po prostu nie zagraliśmy tak, jak myśmy chcieli. To dlaczego tak się stało? To świetne pytanie. Gdybym wiedział, to moglibyśmy to zmienić i coś byśmy z tym zrobili. W przerwie zmieniliśmy coś, w drugiej połowie zagraliśmy lepiej. Mieliśmy wiele okazji. Brakowało nam wykończenia. Nie wiem, co się stało w sytuacji, w której strzeliliśmy gola po rzucie rożnym, ale mieliśmy wystarczająco dużo okazji, żeby strzelić gola. Patrząc na tabelę, macie tylko 1 punkt, Legia 6. Chyba tego nie spodziewaliście się, ani wy, ani wasze fani. Legia to dobry zespół. Jeśli ktoś myśli inaczej, to chyba nie ogląda piłki nożnej. Takie rzeczy zdarzają się w futbolu. Grałeś na wielu stadionach. Jak grało się dzisiaj przy tych kibicach? Za twoimi plecami. Atmosfera była fantastyczna. Fani byli niesamowici. Znamy doskonale, pamiętamy czasy z korony. Brakowało nam fanów. Cieszę się, że wrócili. Czekaliśmy na te wieczory w Europie. Cieszymy się, że wróciły. Let me start from the other side. Maybe you're proud because you lost to a coach that admitted a couple of times before the game that you are. Być może jest pan dumny, że przegrał pan z trenerem, który kilkakrotnie podkreślał, że to właśnie pan jest trenerem, którego on obserwuje, na którym się wzoruje. Po pierwsze, gratulacje dla Legii. It's a really good victory. Naprawdę dobre zwycięstwo. My jesteśmy rozczarowani, bo wierzę, że zasłużyliśmy na coś więcej w tym meczu. Ale atmosfera była wspaniała. Pierwszy raz byłem tutaj na stadionie Legii. Myślę, że w pierwszej połowie byliśmy zbyt pasywni. W drugiej bardziej aktywni.
And then with the ball and we created enough opportunities. Zarówno z piłką, jak i bez niej. Z piłką stworzyliśmy więcej okazji, by zasłużyć co najmniej na remis. Długo czekał pan nas ze zmianami. W pierwszej połowie mówił, była, tak jak pan mówił, była nieco wolna w wykonaniu Leicester. Później dopiero w 60, 70 minucie pojawiły się pierwsze zmiany. Zawsze łatwo jest tak mówić po meczu. Drugą połowę zaczęliśmy z większą intensywnością. I koło 60 minuty zaczęliśmy robić zmiany. W drugiej połowie dominowaliśmy. Ale bramkarz bronił bardzo dobrze, dobrze zachował się przy rzucie rożnym. Mieliśmy też inne okazje. Po prostu brakowało nam wykończenia. Teraz pozycja w tabeli jest dla was nieco trudna. Pewnie nie spodziewaliście się tego. Szczerze mówiąc, nie. W poprzednim sezonie wygraliśmy swoją grupę. Mamy teraz przed sobą trochę pracy. Jesteśmy w tej samej sytuacji Napoli, ale wiemy co robić, jesteśmy rozczarowani, ale nadal jest jeszcze przed nami długa droga. Mamy teraz jeszcze dwa mecze u siebie. Chcemy je wygrać i wyznać coś więcej również z meczów wyjazdowych.